Tydzień 26. Na początku 26 tygodnia ciąży, licząc od zapłodnienia, czyli 28, licząc od ostatniej miesiączki, dziecko waży 90 dekagramów. Jego długość ciemieniowo-siedzeniowa wynosi 24 cm. Większość układów i narządów już sprawnie działa. Jednym z tych, które rozpoczęły swoją pracę najszybciej, jest serce. Układ sercowo-naczyniowy zaczął się tworzyć już w 3 tygodniu ciąży. Samo serce mniej więcej 19 dnia. Już 22 można zaobserwować pierwsze jego skurcze. W 5 tygodniu ciąży kanał przedsionkowo-komorowy dzieli się na część lewą i prawą. Powstają 2 przedsionki i 2 komory. Aż do momentu narodzin między przegrodami istnieje otwór zwany owalnym. Z tego między innymi powodu przepływ krwi przez serce jest inny niż u noworodka. Na początku życia płodowego bije z prędkością około 90 uderzeń na minutę. Potem przyspiesza do 160 uderzeń i w końcowym okresie ciąży zwalnia do 140. Mama może je usłyszeć w czasie wizyty lekarskiej już w 14 tygodniu ciąży. Pod koniec 26 tygodnia ciąży długość ciemieniowo-siedzeniowa dziecka wynosi 25 cm. Malec waży już kilogram.